Cześć dzieciaczki, szybkie nagranie na dzisiaj. Jako, że wczoraj nie mieliśmy okazji dokończyć Razer Starball Tournament, co finał z tego turnieju nagramy właśnie na YouTube. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jak zwykle Michał Bogacz przy mikrofonie, chciałem powiedzieć przy telefonie, nie wiem za bardzo z jakiego powodu. Acer Nercio w prawym górnym rogu kontra Beastie QT w prawym dolnym. My gramy na Starball Fighting Spirit, to będzie best of three, czyli rozgrywka do dwóch wygranych. Chłopaki walczą o $250 w pierwszej nagrodzie. Druga nagroda to, jeśli dobrze pamiętam, $150. Tak więc na pewno bardzo fajne pieniążki do wygrania. Gramy na Starball, słuchajcie, Starball zrobił się dosyć popularny ostatnio, więc myślę, że będziemy także troszeczkę filmików na jego temat nagrywać. Tak przynajmniej to widzę, prawda? Ponieważ sam mod wydaje się dosyć interesujący, dosyć dynamiczny i całkiem nie najgorzej się go ogląda, tak więc dlaczego by nie? W każdym razie Nercio będzie grał Protossem, Starball Protossem. Ze strony Beastiego jest to Terran, tak więc tutaj jak na razie... Wygląda na to, że tutaj chłopaki sobie też gadają w ogóle. Fajne nazewnictwo naprzeciw siebie tutaj sobie zapodali. Tak więc, no słuchajcie, Nercio no na pewno nie ma jakiejś takiej ogromnej styczności ze Starbowlem, ale zdaję sobie sprawę z tego, jakie tu są jednostki, troszkę w Broodwara przecież też grał. Tak więc tutaj ogromnego problemu myślę, że z ogarnięciem tego, jaka jednostka co robi, mieć nie będzie. Chociaż pamiętajmy, że mod... jako taki te turnieje są dosyć młode, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek miał tutaj jakąś taką ogromną wiedzę na temat tego, co się doskonale powinno robić, prawda? Tak jak to wygląda w Heart of the Swarm. Kilka tutaj pocisków sprzedanych. Beastie QT no niby nie gra, prawda? On nie gra turniejów, nie gra w Hotsa, ale właśnie w Starbow zaczął pociskać dosyć intensywnie i to mi się bardzo podoba. Całkiem fajna sprawa. On swoim teranem będzie rozpoczynał oczywiście od baraków. Fabryka już także w drodze. Słuchajcie, to się wszystko różni, naprawdę fantastycznie różni się od normalnej rozgrywki. Na temat Starbowa możecie sobie chociażby poczytać na różnego rodzaju stronach. Jeśli będziecie chcieli, to jak najbardziej możemy zrobić filmik o tym w ogóle, jak ten Starbow wygląda od kuchni. Bezproblemowo możemy coś takiego zrobić. Co tymczasem? No jest pierwszy Dragoon w drodze. To jest bardzo mocna jednostka protoska, która podobna do Stalkera troszeczkę, chociaż też nie do końca. Jest pierwszy Dragoon, Probe już w tym momencie próbuje coś skautować, Singularity Charge, czyli upgrade do zasięgu właśnie Dragoonów. No i Kaidarin Citadel, dzięki której będzie można zagrać sobie chociażby Rifta albo Chronobusta. Ten Chronobust jest tutaj dosyć ważny, jak widzicie właśnie teraz jest używany. Już wiadomo, że tutaj jest obrona, Beastie buduje swój bunkier w naturalu, tak więc nie zostanie zaskoczony przez żadną dziwną rzecz. No i wygląda na to, że klasycznie jak w Brood Warze na Terrana będzie decydował się na fabrykę z Techlabem. I tutaj jeśli chodzi o ten Techlab, to myślę, znaczy są w sumie dwie opcje, prawda? Jeśli wiesz, że twój przeciwnik będzie agresywny, to robisz Siege Mode, ale jeśli myślisz sobie, że raczej nie, no to możesz próbować tutaj wultami coś zrobić, prawda, i zacząć grać jakiś Ion Thrusters, prawda, jakieś miny albo coś podobnego. No ale tu jest Siege Tank, więc no wiadomo, że zaraz Siege Mode także zostanie opracowany. 21 SCV kontra 20 probów. Widzę dwa Dragoony, które właśnie teraz pokonają SCV. Pamiętajcie, że te Dragoony jak na razie mają dosyć słaby zasięg, bo on wynosi tylko 4. Z tym, że 20 damage'a to jest całkiem fajne. Pamiętajcie także, że ten damage to tutaj nie wygląda to tak, że jakby to powiedzieć, obrażenia plus coś tam, prawda? Tutaj jest akurat obrażenia minus. Czyli na przykład jest taki Dragoon, on ma concussive damage, jeśli dobrze pamiętam, to zadaje na przykład mniej jednostką lekkim i tym podobnym rzeczom, prawda? O, no i właśnie, mamy Nercia, który w tym momencie już bunkier zaczyna atakować i to jest właśnie taka typowa rozgrywka, jeśli chodzi o tego, jeśli chodzi o Brood War'a, prawda? Tak to się grało, Beastie będzie musiał się... O, ale w tym momencie jego Siege Tank zostanie zestrzony, ależ ładnie tutaj Nercio wszedł, naprawdę całkiem konkretne obrażenia zadał, trzeba powiedzieć. To jest tylko jeden Marine, więc no jak widać nie może za bardzo w ogóle Nercio do tego podejść, teraz atakuje SCV swojego przeciwnika. Bardzo ładnie tutaj to wyszło, bardzo ładnie to wyszło Nerciowi i atakuje także kolejne SCV, więc no kilka z nich co najmniej zginie, to jest tylko jeden Marine, został zagrany Goliath. No okej, Goliath może coś będzie w stanie zrobić, chociaż też nie sądzę, żeby było to coś dużego. Dokładnie, tak, jeden z tych Dragoonów za chwileczkę nam padnie, no atak na high ground nie będzie tutaj zbyt dobry. Jeden Dragoon pada, tutaj mamy także Marina, który za chwileczkę zostanie zniszczony, tak więc wygląda to naprawdę świetnie w tym momencie ze strony Nercio. On zadaje potężne obrażenia swojemu przeciwnikowi, mam wrażenie, że ta gra może się skończyć natychmiastowo tutaj. Dokładnie tak, no jest w końcu Siege Tank, więc Dragoony będą musiały się wycofać, ale tak naprawdę straty są potężne. 8 SCV, Siege Tank i Marine kontra tylko jeden Dragoon, tak więc naprawdę bardzo ładna wymiana ze strony Artura. Za chwileczkę będzie miał dodatkowe gateway, jest także Robotic Facility. Myślę, że zaraz za tym poleci Robo Bay, po to tylko właśnie, żeby Rivery
grać, ale no zaraz zobaczymy, jak do końca się to wszystko, jak to wszystko się do końca określi. Okej, Siege Mode dopiero teraz, no na pewno troszeczkę późnawy ten Siege Mode, ale z drugiej strony dwa draguny raczej tutaj niezbyt wiele zrobią, chociaż no cały czas próbują atakować, prawda? Tutaj nie mamy żadnych upgrade'ów na zasięg jeszcze do marinów albo czegoś podobnego. Siege Tank próbuje tutaj poatakować także, no ale nie za bardzo mu się uda też cokolwiek zrobić. Pamiętajmy, że on ma 150 wytrzymałości, draguny zadają mu te pełne 20, więc to jest 40 na salwę od takich dragunów. On sam zadaje tak, że powiedzmy, że tam no troszeczkę, prawda, 30, ale na pewno zadaje o wiele więcej w momencie, w którym jest Siege Mode, bo 70, tylko wolno strzela. Okej, mamy Welchery, mamy Siege Mode i mamy dwie bazy ze strony każdego z tych zawodników. Czyżby trzecia nam się tutaj szykowała? Dokładnie tak, Nerciu chyba czuje, że znajduje się w jakiejś kontroli na mapie. 37 na 30, tutaj z tego co widzę dopiero te orbitale są grane, znaczy jeden już został zagrany, można rzucać SCV. Zresztą co robi Beastie Cutie, to w tym momencie zaczyna rzucać SCV. Pamiętajcie, że to nie są muły, to są zwykłe SCV, zostają na zawsze, tylko no właśnie, kosztują minerały, kosztują także energię. I nie można ich rzucać cały czas, tylko co 30 sekund. Miny w drodze, mamy coraz więcej siege tanków. Tutaj jest już siege mode, więc można się rozłożyć, dokładnie tak. No i myślę, że Beastie w tym momencie swojego przeciwnika nie zaatakuje, ponieważ znajduje się swoimi siege tankami delikatnie za daleko. No ale z tego co widzę, o, dokładnie tak, w tym momencie następuje ostrzał i trzeba będzie się wycofać. Nerciu w tym momencie znajduje się w kontroli mapy, co jest bardzo dla niego dobre. Posiada trzecią budującą się bazę, zablokuje sobie rampę z lewej strony po to tylko, żeby jego przeciwnik go nie zaskoczył. No i buduje także Twilight Council, ale właśnie zauważyłem obserwatorium, ale nie widzę żadnego Robobeja i się tak właśnie zastanawiałem, czy nie zostaną Rivery zagrane, a tutaj żadnego nie mamy. W każdym razie siege tanków coraz więcej, taka bardziej defensywna struktura została tutaj zbudowana przez Beastiego. Znaczy struktura oczywiście jego openingu, prawda? Jak na razie po prostu się broni. Trzy kolejne gatewaye, no na pewno tutaj Nercio dochodzi do głosu i to bardzo mocno, jeśli chodzi o jego możliwości, chociaż widzę, że tutaj z jednego gatewaye nie został postawiony rally point i Dragoon po prostu sobie stoi. Zostały zagrane miny, mamy Ion Thrusters, czyli ulepszenie prędkości poruszania się Welcherów. Bardzo ważne upgrade'y, prawda? Te upgrade'y naprawdę są ekstremalnie ważne. A tymczasem, no Beastie także pokazuje nam całkiem nie najgorszy scouting. Tutaj jest jakaś mina, tutaj znajduje się także Welcher. Czy on wie o tej bazie? No nie zdaje sobie sprawy z tego, że tutaj cokolwiek zostało zagrane. Takie drobne niedopatrzenie należy nadmienić. No ale na pewno nie należy tutaj mówić o jakiejś totalnej tragedii jeszcze. Beastie chyba będzie robił... A nie, przepraszam bardzo, to Welcher, myślałem. No właśnie, taki trochę za szybki chyba na SCV. Myślałem, że będzie robił już trzecią bazę. Okej, mamy już speedloty, przynajmniej za chwileczkę będziemy je mieli. O, właśnie, teraz już przyspieszają te jednostki. Przyspieszamy. Okej, o, mina się zakopała, no ale to nic nie zrobi. Tutaj można po prostu postawić kanona i tak naprawdę ta mina absolutnie nic nie będzie w stanie osiągnąć, według mnie przynajmniej. Chociaż z tego co widzę, zloty właśnie teraz tutaj wyjeżdżają, więc trzeba będzie troszeczkę uważać. No cóż... Nercio się wycofuje, nie chce za bardzo zostać zaatakowany przez Welchery, ja to bardzo rozumiem, więc tutaj będzie musiał także uważać. Trzecia baza grana ze strony Beastiego właśnie teraz przelatuje. Widać także, że on nie chce za bardzo na tym Fighting Spirit przysuwać się do swojego przeciwnika, czyli zakładać tej bazy, no, którą mógłby złapać, ale widać, że po prostu się na to nie decyduje. Ładnie już wszystko zaminowane, mamy siege tanki w całkiem dobrej pozycji, jest także pojedynczy Goliath. Właśnie gdyby można było wyskautować jakiegoś obserwera albo coś podobnego. Okay. Jest także War Prism. I tak się zastanawiam, co tym Warprismem chcę zrobić, bo widzę, że no wypadałoby, znaczy to jest na pewno wizja na high ground, ale z drugiej strony, czy jest ona aż tak potrzebna? Na pewno mamy dwa siege tanki, które teraz, no nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, dokładnie tak, jeden dragoon zostanie stracony i to będzie tyle. Tutaj mamy troszeczkę min, można by zrobić zelot bomby, ale nie wiem, czy to by się tak naprawdę udało. Coraz więcej zelotów w drodze. No mnóstwo teraz buduje Nercio, ma 8 gatewayów już w tym momencie, tak więc na pewno są to bardzo dobre możliwości produkcji, 58 probów, to jest także świetne. Saturacja na tych trzech bazach jest naprawdę doskonała. Tutaj wręcz bym powiedział, że może jest troszeczkę za dużo jak na Starbowa. Czy to jest 8 pól minerałów, ale proby się nie stakują, więc to nie jest tak, że mamy tutaj taki bezproblemowy styl po prostu budowania. No i zaraz zobaczymy, pięknie wybudowany pylon, tutaj nie będzie w stanie wjechać zawodnik... Zawodnik terański, no ale zaraz zobaczymy, proba na pewno zestrzeli, tutaj także mamy bazę, ale ona także zostanie zablokowana, tak więc po raz kolejny problemu nie ma. Nercio tym razem ma dwa War Prismy, no wypadałoby zestrzelić tą wieżyczkę, która za chwileczkę chyba zostanie zdemolowana. Zaraz zobaczymy, miny atakują jednego zelota, no tutaj akurat te obrażenia, które są zadawane, są dosyć duże, bo siege tanki, jak widzicie,
nie dość, że biją w zeloty, to znaczy, kiedy biją w zeloty, to biją w samych siebie, a do tego jeszcze draguny właśnie tutaj weszły zupełnie nieblokowane przez absolutnie nic. Ten orbital chyba zostanie zestrzelony, zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie Beastie Cutie go uratować, bo zrzuca się ogromną ilością SCV, no nie ma żadnego AOE, więc nie jest to żaden problem. Tymczasem Velchery dalej atakują, za chwileczkę ten pylon zostanie zniszczony. Sisztanki jednakże są także demolowane, tutaj muszę przyznać, że Nercio bierze się na bary ze swoim przeciwnikiem, SCV także się na to wszystko rzucają, zeloty już wszystkie zostały stracone, więc draguny będą musiały się wycofać. A te Velchery dalej atakują tylko pylony, no tutaj znajdują się trzy kanony, więc powiedzmy, że może to je troszeczkę ostraszy, że mają 80 wytrzymałości, ale mimo wszystko nie jest to nic jakiegoś tak fantastycznie efektywnego. No pięknie teraz mikruje, naprawdę bardzo ładnie mikruje Beastie Cutie. Za chwileczkę potraci oczywiście kilka z tych Velcherów, z tego co widzę atakuje już kanona, no to akurat nie było najlepsze. Ale mimo wszystko jakieś tam obrażenia zostały zadane i to jest akurat dosyć fajne. Co tymczasem dalej tutaj? No troszeczkę Goliatusów nam wpada, ale no draguny mogłyby się z nimi brać na bary. Zwłaszcza, że mają plus jeden, ale po prostu decydują się na wycofanie się. Ja myślę, że to jest rozsądny pomysł, rozsądna decyzja. Beastie swojego orbitala przesuwa z powrotem. No i 3 bazy kontra 3 bazy, ale 92 limitu armii kontra 37 i tutaj teraz znajduje się, no, w delikatnie mówiąc, złym położeniu. Mamy troszeczkę min, trzeba będzie uważać, zobaczymy, czy zeloty będą w stanie coś tutaj osiągnąć, bo jak na razie, no kilka, o, pięknie tak naprawdę użył tych zelotów po to tylko, żeby siege tanki zostały zniszczone przez miny, no i mamy wejście i to tak naprawdę może być GG, no bo z tego co widzę jest tego zdecydowanie za dużo, dragonów jest naprawdę mnóstwo i tak, no chyba już nie odpuści swojemu przeciwnikowi Nercio. Na pewno trzecia baza zostanie po prostu zniszczona, ale czy tu jest cokolwiek, co miałoby obronić? Wygląda na to, że nie. GG, mówi Beastie Cutie, Nercio wygrywa pierwszą rozgrywkę z tego Best of 3. I trzeba przyznać, że naprawdę dał radę. To leci dalej z jakiegoś powodu, ale my po prostu sobie wyjdziemy i przeskoczymy od razu do kolejnej rozgrywki. Naprawdę solidna gra. Trzeba przyznać, naprawdę solidna gra. Bardzo, ale to bardzo solidna, trzeba przyznać. No i generalnie rzecz biorąc... No, widać było tutaj, że Nercio po prostu zdecydował się na taki bardzo mocny trzybazowy atak. To nie było nic takiego super skomplikowanego, nie było tam żadnych High Templarów, nie było żadnych Archonów, nie było Stormów, ani nic podobnego, tylko po prostu mnóstwo zelotów oraz dragunów oraz potęga tej produkcji ze strony zawodnika teamu Acer. Całkiem fajnie, trzeba przyznać, no ale zaraz zobaczymy, jak będzie to wyglądało w drugiej rozgrywce, no bo tutaj jak widzicie, mamy już drugą mapę. Texas, to będzie właśnie nasza druga mapa. Beastie znajduje się po lewej stronie na dole, jako niebieski teran, jego przeciwnik, czerwony Protoss, to właśnie Nercio, on w prawym górnym rogu. Jak widzicie, troszeczkę inaczej to wygląda, prawda, od zwykłego StarCrafta. Dla tych, którzy nie widzieli naszych filmików o Starbow, to możecie oczywiście także przejrzeć naszą selekcję, że tak powiem, na YouTubie. Na pewno wam się coś spodoba. Tak więc rampy tak standardowe jak w StarCraft 2, jak w Brood Warze, z tym, że zauważcie, że zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie naturale, po prostu nie mają żadnej rampy, co oznacza lepszą możliwość atakowania właśnie na taki ten, na taki natural, ze względu na to, że w Starbow mamy 50% możliwość nie trafienia w przeciwnika, jeśli on jest na high ground, prawda, co daje naprawdę bardzo dobre możliwości obronne. W StarCraft 2 tego nie ma. Jeśli widzisz przeciwnika, to po prostu jesteś w stanie w niego strzelić i to wszystko. Nercio rozpoczyna od Gatewaya, za chwileczkę będzie także zapewne Assimilator, Cybernetic Core, tutaj jest tylko jeden Assimilator, czy tylko jeden Gazer w każdej bazie. Mamy tam 5000 gazu i pamiętajmy także, że tutaj zbieramy po 8 minerałów oraz gazu, to nie jest tak, że jest zbierane po 5. Tak więc nie potrzeba aż tyle baz, nie potrzeba aż tyle jednostek bojowych. No i co, no i Beastie jak na razie właśnie, baraki w drodze. Tak się zastanawiam... Tak się zastanawiam, co dalej. Okej, Nercio mówi tutaj, że z zelotami i dragunami wygrał każdą grę. Pamiętajcie, że ten mod jest dosyć młody, więc... Znaczy młody, jeśli chodzi o jego obecny kształt. A to oznacza, że no właśnie tacy mocni zawodnicy jak Nercio są w stanie tutaj dosyć dużo wygrywać ze względu na to, że no po pierwsze nie wszyscy wiedzą do końca, jak się gra. Znaczy może to nie róbmy z ludzi oczywiście upośledzonych jakichś tam graczy. Ale generalnie rzecz biorąc, może nie za bardzo wiadomo, jak się gra, nie wiadomo za bardzo, jak dokładnie kontrolować pewne rzeczy. No i ogólnie rzecz biorąc, to może to wyglądać różnie. Chrono might be a little bit OP. Jeśli chodzi o Chrono, to jest Chronobus, który jest dostępny dopiero po wybudowaniu Kaidarin Citadel. Ta Cytadela właśnie jest upgrade'owanym Nexusem, który kosztuje 100 minerałów. To kosztuje dodatkowe 100 minerałów, żeby mieć tą wypustkę na samej górze.
Okej, okay, Nercio ma już swój Cybercore, nie widzę jak na razie ekspansji, jego przeciwnik, co ciekawe, buduje fabrykę od razu, jest także TechLab, ekspansja za chwileczkę powinna nam się tutaj zacząć pojawiać. Pretty much same thing, czyli no bardzo podobne od openingi do tych, które widzieliśmy poprzednich, że o, ale Nercio, pylon. Pylon bardzo blisko swojego przeciwnika i tak się zastanawiam, czy ten pylon będzie tutaj nam zwiastował jakieś proxy, prawda? Na pewno to Warpgate nie będzie, ze względu na to, że Warpgate w tym modzie jest dopiero przy Templar Archive, więc zanim się do tego Warpgate'a dokopiesz, no to jest to naprawdę bardzo dużo. Ale druga sprawa to także, że w momencie, w którym masz Warpgate'a, nie możesz warpować dragunów, więc no wóz albo przewóz, prawda? Albo masz to, albo masz to. I to jest dosyć ważne. To będzie chyba Stargate zagrany, no inaczej tego nie widzę. Tak blisko na 100% musi być to Stargate. I pytanie brzmi, co to będzie, no bo tutaj nie ma orakli, tutaj są sentinele właśnie, tak troszeczkę jak z Matrixa, nie? Ale ekspansji dalej nie ma. Z tego co widzę, jak na razie Nercio nie robi absolutnie nic, ale nie, to jest Robotic Facility. A to też ma sens, przepraszam bardzo, no właśnie, bo tutaj można po prostu by zagrać Rivera, który podszedłby do tego relatywnie szybko. Chociaż z drugiej strony właśnie się tak zastanawiam, znaczy to zostało dosyć fajnie ukryte, ale ten River mimo wszystko będzie dosyć powolny. No zobaczymy jak to zadziała, bo wygląda na to, że Siege Mode jest już bardzo szybko robiony, więc myślę, że Beast Team może mieć tutaj bardzo fajną obronę, jeśli to będzie sam River. Jeśli będzie razem z War Prismem, no to będzie zupełnie inna gadka, no, ale właśnie na gadce to jak na razie skupmy, jeśli chodzi o ataki. W każdym razie jest już zagrany Singularity Charge i będzie można właśnie zaatakować spoza zasięgu, ale Siege Mode jest już prawie gotowy, więc tragedii także nie będzie. I dokładnie tak, mamy jakąś tam próbę ataku, CV są atakowane, jeden zostanie, powiedzmy, że prawie, że zniszczony. Tutaj można podejść i teraz go zaatakować. Ja bym się tak naprawdę zastanawiał, czy to jednakże ma sens, ponieważ no po prostu widać, że to jest wszystko bardzo ładnie reperowane. Tutaj akurat BCQT wyglądał o wiele lepiej. No poprzedni grze został bardzo, ale to bardzo mocno opóźniony właśnie ze względu na stratę 8 SCV na samym początku. No i okej, mamy Robobeya i mamy już Siege Mode i dokładnie tak, jest jedna sala. Zobaczcie, ten dragun prawie, że padł. Tak, więc tutaj na pewno na Siege Tanki trzeba uważać, one zadają 70 obrażeń, to jest po prostu, to jest mega potęga. Drugi Siege Tank w drodze, czy może raczej nawet trzeci, przepraszam bardzo, bo drugi właśnie zjeżdża do Naturala. Command Center prawie zakończony, Nercio zupełnie nie posiada swojej ekspansji, a ma 23 próby kontra 24 SCV, więc przydałaby się ta expa. No i zakończył już teraz swój Robobey, więc co będzie starał się robić, to no właśnie, najpierw Warp Prism i teraz Rivery, czyli właśnie te Broodwarowe jednostki. Tutaj zadają 80 obrażeń plus 20 z ulepszenia, jeśli to ulepszenie zrobimy, ponieważ pamiętajcie, że na Rivery nie działają ulepszenia armii protoskiej, czyli to na atak. Znaczy na pancerz i na tarczy działają, ale na pewno nie działa ten na atak, ponieważ River ma swój osobny atak i to po prostu działa troszeczkę inaczej. Nercio, no, jak na razie trzyma swojego przeciwnika w całkowitej niewiedzy, mam taki blackout informacyjny, przepraszam bardzo, w którym to po prostu nie wiadomo, co się dzieje. Nercio posiada jeszcze swojego zelota, on będzie w stanie fajnie zatankować obrażenia od Siege Tanków, ale czy będzie w stanie to zrobić, zaraz się tego dowiemy. No właśnie, tutaj są obrażenia zadane przy tym Siege Tanku, no i dokładnie tak mamy, o ładnie teraz tak naprawdę jest ten Siege Tank reperowany, to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tutaj zelot, który miał tankować te obrażenia, jak widzicie, chyba zaraz zostanie zniszczony, tutaj kolejny Siege Tank atakowany, naprawdę wygląda to świetnie, jeśli chodzi o obronę. Tutaj trzeba powiedzieć, że Beastie się popisał i to naprawdę bardzo pozytywnie się popisał. Ma już swojego Goliata, co oznacza, że będzie raczej w stanie bezproblemowo się obronić, ale czyżby jakaś taka próba ataku? Dokładnie tak, on próbuje tutaj atakować ze względu na to, żeby tutaj zrzucić tego Warprisma, ale to chyba nie da rady, mam przynajmniej takie wrażenie, dokładnie tak, no wypuszcza jednego tego, ale ten, po pierwsze stracił już troszeczkę jednostek tutaj Nercio, a druga sprawa to, że on strzelił Riverem w Siege Tanka w momencie, w którym on umierał, tak więc no to akurat no, nie zrobiło zbyt wiele, trzeba powiedzieć. Okej, mamy kolejny skarab grany, zobaczymy jak będzie wyglądał skarab w linii minerałów. No, powiedzmy, że całkiem najgorzej, chociaż tutaj akurat zaatakowany został Goliat. Kolejny z nich jest zaatakowany, no troszeczkę tych SCV mimo wszystko padło, pamiętajmy. Jest ich 8 w tym momencie, które zostały zniszczone. Następny także pada. Tutaj te SCV będą musiały naprawdę uważać, bo z tego co widzę, może jak jeszcze Spider-Mine zostaną anulowane, to będzie wyglądało całkiem najgorzej, ale chyba już nie. Ekspansja w tym momencie ze strony Nercia zaczyna działać, ma 27 probów kontra 28 SCV. Tutaj troszeczkę potracił zawodnik terrański, ale mimo wszystko znajduje się w nie najgorszej pozycji. Kolejne skaraby eksplodują na budynkach, które tutaj znajdują się na perymetrze głównej bazy Terana. Próba po raz kolejny zaatakowania linii minerałów i to się uda. Dokładnie tak, po raz kolejny atakowany jest Goliat, który znajduje się tutaj w tym miejscu. I czy nie? Jednak nie.
jednak nie będziemy mieli kolejnego. Nie, przepraszam bardzo, jest następny skarab SCV oraz, o, tu kolejne SCV padają, oraz Welcher zostały zniszczone. No tak, tak, całkiem fajne obrażenia, trzeba przyznać. No i to może być naprawdę bardzo dobre, jeśli w tym momencie wyładuje tego Riveran, to może naprawdę bardzo dużo obrażenia zadać. Zaraz zobaczymy jednak, że no nie jest w stanie tego wymikrować za bardzo. Zaraz zobaczymy, tutaj powinien atakować tego Goliata. Tak jest, uda się go zniszczyć, pomimo tego, że to jest naprawdę bardzo mało życia na Warpryzmie. 6 życia, 5 tarczy, teraz ona się delikatnie regeneruje, bardzo, bardzo powoli, pamiętajmy, to nie jest, to StarCraft 2, to bardziej brudłorowo wygląda, prawda, tarcza się regeneruje po prostu troszeczkę wolniej. Znaczy nie zaczyna się regenerować tak szybko, regeneruje się cały czas, ale właśnie o wiele wolniej. Okej, trzecia baza od Nercia, więc on już tak, że wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o liczbę swoich baz. Mamy miny, mamy Ion Thrusters, czyli ulepszenie prędkości Welcherów, o którym wspominałem. No jest Robo Facility, jest obserwatorium, z tym, że no to Robo Facility znajduje się tutaj, prawda? Tak, więc w momencie, w którym Beastie je odkryje, no to będzie to wyglądało nie najlepiej. Są tutaj także... Ten Warpist musi troszeczkę uważać, on nie ma zbyt dużej wytrzymałości już teraz. Grany Forge, grane kolejne jednostki, mamy coraz więcej gatewayów, obserwatorium właśnie w tym momencie zostało zakończone. No i czekamy na ruch Beastiego, który jak na razie buduje tanki, ma całkiem najgorszą obronę w swoim własnym mainie. Widzę tutaj także charge, no i coraz więcej goliatów, coraz więcej tego różnego rodzaju jednostek. O, ależ zniszczony teraz River, no nie wyszło to najlepiej tutaj Nerciowi. Zadał jakieś tam obrażenia Siege Tankowi, ale one były naprawdę bardzo małe. Tak, więc naprawdę to nie wyszło. Nercio z drugiej strony, coraz więcej gatewayów, ma Twilight Council także, tak więc idzie w kilka miejsc naraz, prawda, Templary mogłyby się tutaj przydać, no ale właśnie, Beastie się obronił, ma 42 SCV, na 47 probów, nie wygląda to aż tak tragicznie dla niego według mnie, robi trzeci command center. No, według mnie znajduje się odrobinkę do tyłu, ale nie ma tutaj jeszcze takiej totalnej tragedii. Okej, ten dragun prawie że padł, mamy tutaj jednakże kilka kolejnych, które spokojnie będą w stanie dać radę, dokładnie tak. Welchery wydają mi się odrobinkę za mocne w stosunku do tych, które widzieliśmy w Brudłorze, chociaż może to jest taka moja... Może jestem subiektywny, ale mam wrażenie, że są one troszeczkę zbyt mocne. Okej, Photon Cannon w tym momencie także w drodze, bardzo ładne pozycjonowanie wszystkich budynków. Ta baza zostaje całkowicie zamknięta już teraz. Myślę, że dopóki nie zostanie zbudowany kanon, to zamknięta pozostanie, o dokładnie tak, tutaj został tylko jeden Welcher, teraz można by anulować tego pylona i byłoby to dosyć pozytywne, ze względu na to, że tutaj próby nie mogą za bardzo wjechać i nercie próby po prostu sobie tutaj stoją, no cóż. Okej, Welchery w tym momencie też atakowane, no nie zrobią zbyt wiele, chociaż generalnie mogą takiego na przykład Zelota ubić albo dwa, to jest akurat całkiem sexy. No i trzecia baza ze strony Beastiego, tak się zastanawiam, kiedy zostanie ustanowiona, kiedy zostanie zasadzona gdzieś tutaj. No i pytanie brzmi, czy tu właśnie, no bo tutaj znajdują się budynki Protosa, które chyba będzie musiał odbudować gdzie indziej. O, tutaj mina także w Draguna wystrzeliwuje, no to akurat nie wyglądało najlepiej. Wymiana, no, czy da radę zniszczyć tego? Ależ jeden życia, tarcza już się regeneruje. Było blisko, ale właśnie nie aż tak, niewystarczająco blisko. Mamy tu jakieś kolejne miny, Welchery także sobie jeżdżą, napisane miny są tutaj po prostu rozkładane. To jest Current Boosters, czyli ulepszenie zasięgu strzału rakiet Goliatów, czyli tych rakiet przeciwlotniczych. Plus 1-1, no upgrade'y oczywiście zawsze się przydadzą. I Beastie właśnie pokazuje nam też taki styl, w którym naprawdę bardzo hardkorowo jest w stanie właśnie tutaj tymi Welcherami być bardzo fajnym multitaskerem na mapie, prawda? Fajnie też atakuje Dragona, to mi się naprawdę bardzo... Draguna, przepraszam bardzo. To mi się naprawdę bardzo podoba. Z tym, że potracił troszeczkę Welcherów i to tyle na ten temat, więc nie był w stanie zbyt wiele osiągnąć. Coraz więcej Welcherów jednak pada tutaj także. Tak więc to akurat nie wyszło najlepiej. No i będzie musiał się Beastie cofnąć. 38 litrów kontra 53. Nercio znajduje się w delikatnej przewadze. Mina próbowała wyskoczyć, ale one tutaj wyskakują zdecydowanie zbyt wolno. Trzeciej bazy dalej nie mamy. Czy może raczej czwartą tutaj Nercio będzie starał się zrobić? Oj, tutaj mocna salwa. Jeden Siege Tank pada. No, upgrade'y. Jak na razie Nercio nie posiada żadnych, a Forge jest, więc no coś tam za chwileczkę będzie, prawda? Jest tutaj także pylon, Welchery skutecznie zapobiegły zaekspowaniu. No i z tego co widzę, chyba spokojnie da radę w tym momencie Nercio po prostu się ogarnąć, zaekspować, może nawet zauważy tą minę, o dokładnie tak. Ona nawet chyba nie odpaliła. Jak widzicie, miny są naprawdę apatyczne, prawda? Apatia jej dopada, kiedy mają strzelać, może od tego siedzenia pod ziemią, ciężko powiedzieć.
Zastanawiam się, co dalej, no bo Nerci cały czas buduje Draguny oraz Zeloty. Jego przeciwnik w tym momencie, no ma całkiem fajną armię, prawda? Są Siege, są Goliaty, są Welchery. Tutaj Nerci próbuje atakować, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. On ma dosyć dużo armii, ale mam wrażenie, że jest tego zdecydowanie za mało. No zaraz zobaczymy zresztą, ponieważ on jak na razie co robi, to stara się ogarnąć to pole minowe. I właśnie teraz następuje atak, Siege-tanki już zaczynają atakować, tak więc... No nie wiem do końca, chociaż tutaj tak naprawdę Nerciu zaczyna zadawać obrażenia, to jednostek Terana mimo wszystko troszeczkę jeszcze jest i Goliaty, mam wrażenie, że mimo wszystko popadają. Zaraz zobaczymy, 47 na 32 limit, tutaj jest także bunkier, ten Siege tank na górze pada, tutaj jest także kolejny, który za chwileczkę też podemoluje, ale następuje wejście do Naturala i to akurat jest bardzo mocne wejście. Widzę kolejne dwa Siege tanki, które się w bardzo ładnej pozycji rozkładają, ale Nerciu już posiada tutaj swoje Goliaty, przy czym bardzo swoje Draguny, które będą w stanie też dosyć dużo obrażeń zadać. No jest jeszcze jeden strzał Siege tanka, dokładnie tutaj ten Dragon posiada jeden życia, no ale właśnie teraz Siege Tank pada. No i ma lipę Beastie, muszę przyznać, ma naprawdę ogromną lipę. W tym momencie tak naprawdę Nercio właśnie wygrywa z samymi Zelotami oraz Dragonami. Co ciekawe, robi także Fleet Beacon. Zastanawiam się po co, no powiedziałbym, że po to, żeby robić arbitry, ale może o tym za chwileczkę. Natural właśnie teraz się wycofuje. 55 minut kontra 46, tutaj dosyć dużo posiada mimo wszystko Beastie. Tak teoretycznie rzecz biorąc, prawda? Mimo wszystko ten limit nie jest najgorszy, więc chyba będzie w stanie się obronić swojego przeciwnika, mimo wszystko wypchnąć ze swojego Naturala. Dokładnie tak, złapany między młota kowadło Nercio, jeden z jego warpismów zniszczony, drugi także, obserwery też padają, no i te ostatnie Draguny zostaną zdemolowane. Tutaj Zeloty atakują z dołu, ale one nie robią zbyt wiele. I ostatecznie myślę, że tutaj wszystko zostanie posprzątane, chociaż trzeba by na pewno, no właśnie. Beastie się delikatnie wycofuje, teraz jeszcze do tego jakieś wieżyczki są niszczone. Beastie jest adeptem w budowaniu wieżyczek, tutaj trzeba to przyznać. Ostatecznie, no pamiętajmy, że Welchery są bardzo dobre na Zeloty i tutaj one padają relatywnie szybko. Ostatni Dragon właśnie teraz także zniszczony za chwileczkę zostanie. O, dokładnie tak. No i Siege można bardzo ładnie odbudować. 51 SCV kontra 71 Prowów. Na czterech bazach myślę, że to jest dobra saturacja, już naprawdę bardzo dobra saturacja dla Nercia, który zaczyna robić kariery, wow. Tego się akurat nie spodziewałem. I to naprawdę się nie spodziewałem karierów. Mamy Graviton Catapult, co oznacza, że po prostu będą szybciej wylatywać interceptory. Dla tych, którzy może nie wiedzą, także w StarCraftie jest taki sam upgrade, tylko że tam kariery są budowane tak ekstremalnie rzadko, że może niektórzy nie wiedzą w ogóle, że taki upgrade istnieje, bo ja bym nie wiedział. Ostatni raz kariera widziałem, no właśnie, w Starbow. Jest także Fusion Core, będzie można zagrać kuleczki, czyli Science Vessel, jakieś Battlecruisery, takie podobne rzeczy, takie sytuacje, amfetaminy. Coraz więcej Stargate'ów, mamy dwa, jest trzeci. Fleet Beacon także pracuje tutaj dosyć mocno. No muszę przyznać, że jestem bardzo ciekaw tego, co Nercio będzie w stanie zrobić z tymi karierami, no bo Goliatusów mam już troszeczkę i Goliaty akurat będą naprawdę całkiem nie najgorsze, jeśli chodzi o niszczenie karierów, jeśli nie będzie miał tutaj Terran jakiejś fatalnej pozycji, o tym należy pamiętać właśnie. Ale będzie trzeba poczekać. Co robi Nercio właśnie? Zapomniał troszeczkę o tym, że potrzebuje chyba dodatkowych Kaidan Citadel, prawda? Ponieważ jak widzicie, buduje dwie dodatkowe. Będziemy mieć także atak z jego strony, 68 na 71 limitu. To wygląda bardzo dobrze ze strony zawodnika terańskiego. Tutaj właśnie jeden Dragoon zostanie zniszczony, kolejny z nich atakują Siege Tanka, ale generalnie rzecz biorąc, za chwileczkę właśnie odpalą dwie miny. Bardzo ładny splash, naprawdę bardzo ładnie. Tutaj jest dobra wymiana dla Nercia, który potracił troszkę obrażeń. Mam także drop w mainie, tutaj znajdują się Welchery. Jakie obrażenia zadadzą, zaraz zobaczymy. Kariery, jak widzicie, już zabierają się za niszczenie jednostek. O, i dokładnie tak, demolka. No, kariery, interceptory 4 damage'a, troszeczkę może powiedzieć słabiej. Ale 150 życia, 300 wytrzymałości. Nercio robi Photon Cannona tutaj przy kolejnej bazie. Widzę, że tutaj znajduje się także mina. Pamiętajcie, że miny nie atakują probów. To jest też ważne. I tak naprawdę w ogóle nie pozbył się Robotika i Robobeja w BeastieQT. Mam wrażenie, że go zupełnie nie widzi. Zaraz zresztą zobaczymy. No chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten budynek tutaj jest, dokładnie tak. Jest EMP w drodze, mamy pierwsze Science Vessel, trzy kariery następne także są budowane, no i moje pytanko brzmi, czy będzie w stanie tutaj Beastie po raz kolejny obronić ten atak swojego przeciwnika. Dwa kariery to jest, no jak na razie nie jest to jakaś ogromna siła, ale mimo wszystko jest. No dropshipy, desantowce będą kolejnymi Welcherami starały się atakować chociażby tą linię minerałów. No byłoby bardzo fajnie właśnie, jakby jakieś takie konkretne obrażenia zostały zadane. Nie ma Blinka, pamiętajmy. Blinkstalkery mogą być także budowane oczywiście, ale są o wiele słabsze, no i akurat na Welchery one nawet nie są takie dobre, muszę przyznać. Tylko że mają już wbudowanego Blinka, nie trzeba go opracowywać, bo buduje się Void Reactor chyba, czy Void Generator, przepraszam bardzo, który zwiększa ci zasięg tego Blinka. Są małymi, sprytnymi i dosyć
słabymi jednostkami, które zadają całkiem konkretne obrażenia. Okej, mamy te, mamy jedną kuleczkę, zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne. EMP, no to jest mimo wszystko 100 energii, pamiętajmy. Tak, więc tutaj jeszcze chwileczkę trzeba będzie poczekać, ale takie EMP może być nawet całkiem nie najgorsze właśnie na skupioną grupkę dragunów albo zelotów. Kariery, no właśnie, karierów coraz więcej. Tutaj mamy tego dropa, który jak na razie oczekuje na to, żeby jego przeciwnik prawdopodobnie go zaatakował. Drugi fotonkanon to jest świetny pomysł, ponieważ no mimo wszystko dobrze by było, gdyby te pozycje były całkiem dobrze bronione, prawda? O, ale będzie miał miejsce na atak. Zaraz zobaczymy, że zostanie rzucony jakiś EMP, nic takiego nie widzę. No, Beastie będzie musiał się skupić, będzie musiał uważać, bo tutaj ten atak może być naprawdę bardzo, ale to bardzo groźny. Ma mnóstwo goliatów, troszeczkę siege tanków, no i teraz wygląda to, że będzie miał miejsce jakaś próba ataku. Dokładnie tak, tutaj no próbuje swojego przeciwnika troszeczkę pocisnąć Beastie, nie czekając na to, aż on jego zaatakuje, ale karierów już w tym momencie, o Jezu, jest ich 5. No i dokładnie tak, snajpują jednego siege tanka. Tutaj już próba ataku właśnie za pomocą goliatów. One zaczynają zadawać obrażenia. Czy został rzucony EMP? Wygląda na to, że no dokładnie tak, został rzucony EMP na wszystkich z karierów. Wyszło to naprawdę bardzo ładnie. Tak więc tutaj całkiem konkretne, może nie obrażenia, ale zdjęcie tarczy naprawdę bardzo ładnie wyszło Beastiemu. Nercio stracił jednego kariera. 123 limitu kontra 129. Kolejne oczywiście wieżyczki tutaj próbują atakować, no ale one akurat zupełnie nie nadają się na to, co posiada Nercio. O, ładnie tutaj zeszliwuje proby. To mi się akurat bardzo podoba, że te proby w taki sposób są atakowane. No i właśnie, mamy goliaty. Zaraz zobaczymy, jak będą wyglądały salwy. O, pięknie. Pamiętajcie także, że te goliaty posiadają całkiem konkretny zasięg, prawda? To jest 8 range, czyli 8 zasięgu na tych rakietach Hellfire, czyli bardzo, bardzo dużo. Okej, mamy kolejne próby, które jeszcze tutaj padają. Nercio musi się najpierw dostać do własnej bazy, będzie miał supply blocka. No to akurat totalna tragedia nie jest. I właśnie, kolejne miny nam odpalają. O, to są potężne eksplozje. Dużo zelotów jeszcze nam tutaj padło. No pięknie tak naprawdę to wyszło ze strony Beastiego. Tutaj chyba co tam jest 6-7 zelotów zostało zniszczonych. Za te 4 welczery razem z probami, no to wygląda po prostu świetnie. I do tego jeszcze zobaczcie, co się tutaj dzieje. No po prostu fantastycznie. Fantastyczne ataki. No i właśnie, kanon też nie za bardzo jest w stanie trafiać to wszystko. No wygląda to naprawdę bardzo dobrze, tutaj Nercio mógłby karierem zaatakować, to właśnie teraz będzie miało miejsce. Ale świetne ataki, zostało 51 probów kontra 58 SCV, probów łącznie padło 41 kontra 27 SCV. No i zaraz zobaczymy, Beastie tutaj wychodzi troszeczkę bardziej do przodu, na pewno ciężka batalia przed polskim zawodnikiem. Zaraz zobaczymy, czy da radę. Tutaj dwa goliaty wyszły troszeczkę nieopatrznie, troszeczkę zbyt wcześnie. Jest kolejny skan, żeby sprawdzić, czy przeciwnik będzie się cofał, czy będzie atakował. No w końcu niszczony jest Robo Babe, jest niszczony Robotic Facility. No i po raz kolejny kariery próbują zaatakować. No całkiem nie najgorzej im to wychodzi, prawda? Pamiętajmy, że jest ich 8. Już w tym momencie 10, tak więc 10 karierów, panie i panowie, to jest naprawdę bardzo dużo. Całkiem najgorsza mina. Został rzucony EMP, także EMP na draguny. Bardzo ładne te EMP tutaj wyszły. Jeden karier pada natychmiastowo. No pamiętajcie, goliaty z tym ogromnym zasięgiem i oraz plus na atak wyglądają całkiem najgorzej. Tymczasem tutaj także mamy jakąś formę agresji. Goliaty wychodzą jako pierwsze. No trzeba by zniszczyć kariery i to jest ogromny problem, prawda? Te kariery mają już w tym momencie plus 2, więc obrażenia są naprawdę fantastyczne. Goliaty zaczynają nam padać. One powinny atakować kariery, czego jak na razie nie robią. No i teraz właśnie następuje jakaś forma ataku. Może zaraz zobaczymy tutaj troszeczkę tych interceptorów. Działa to absolutnie nic nie dorobi Nerciowi. Tymczasem mamy tutaj także welchery, które mogą próbować atakować tą linię minerałów, ale czy to się uda? Tak się zastanawiam, no bo jeden kanon zostanie zniszczony jak najbardziej i to jest całkiem nie najgorsze, ale z drugiej strony czy mamy tutaj jakieś realne obrażenia w linii minerałów? No jak na razie absolutnie żadnych. Nercio zaczyna tracić troszeczkę obrażeń na swoich karierach. 120 limitu kontra 120. Jego ekonomia wygląda całkiem najgorzej na tych 5 bazach. Dokładnie tak, kolejne kanony są niszcze, znaczy są atakowane tutaj proby, także są niszczone. Ładne obrażenia trzeba przyznać. Ta baza tak naprawdę już w tym momencie nie działa. Zostało stracone troszkę welcherów, ale 52 próby kontra 59 SCV, całkiem najgorszy wynik. No i teraz próba ataku, tutaj znajduje się naprawdę mnóstwo min. To mi się bardzo podoba, w jaki sposób one są wszystkie wypozycjonowane, ale właśnie, jeden siege tank za chwilę zostanie stracony. Całkiem fajnie to wygląda, jeśli chodzi o oczyszczenie tych jednostek. No i dokładnie, mamy satisfacje, które padają, bardzo duże obrażenia. Zupełnie nie reaguje na to Beastie QT, dopiero teraz stara się zestrzelić jednego kariera, co się oczywiście uda, no ale mimo wszystko jest ich chyba ze 12, 11 w tym momencie. Za chwileczkę może 10, tak jest, jeden karier zestrzelony, kolejny także. Dosyć duże obrażenia, zostało 9 karierów, prawie że 8, bo ten jeden znajduje się na skrawku żywotności, zostało mu 12. Tutaj jeszcze jakaś mina się znajduje. Ale jak dla mnie w tym momencie Beastie, no łapie czwartą bazę, myślę, że taki drugi wiatr w żagle zawiał mu
w tym momencie, no i zaczyna doganiać troszeczkę Artura. Jeśli chodzi o ulepszenia, to tak, że nie wygląda to aż tak fatalnie, jest plus 2, plus 2 właśnie teraz, znaczy za chwileczkę będzie, bo plus 2 na pancerz właśnie teraz jest skończone. No i właśnie, gdzie są obserwery? One są tutaj dosyć mocno potrzebne ze względu na pola minowe, które się tutaj znajdują, ale będziemy mieć kolejny atak, dokładnie tak, tutaj już Nerci atakuje, nawet nie skupia się na wieżyczkach, tylko co po prostu robi, to będzie zdecydował się na zniszczenie tego Goman Centra i to może być całkiem fajny atak, ale chwila, moment, ponieważ tutaj następuje leczenie, ale nie, zdecydowanie za mało, wieżyczki zaczynają atakować, tutaj trzeba będzie na to wszystko uważać, jeden gar jest rozsanie zniszczony, tutaj mam także Draguny oraz Zeloty, które właśnie teraz się na to wszystko ładują, kilka min eksplodowało, Zeloty po prostu się rozpłynęły w powietrzu, kariery zaczynają także padać, 106 limitów kontra, no 96 kontra 94, wyrównana potyczka, z tym, że pamiętajmy właśie, że stracił Command Centra BCQT i przeleci po prostu następnym. Myślę, że powinien następnego już w tym momencie budować. No, Nercio karierami daje naprawdę bardzo dużo. Robi po prostu Zeloty, Draguny, te kariery także. Myślę, że może jeszcze High Templary, jakieś Archony by się tutaj przydały. Mina eksploduje, oczywiście zadaje obrażenia Zelotom, ale w międzyczasie także niszczy Welchera. Beastie, o, Goliaty. No, wulty dają radę tutaj, trzeba przyznać, że dopóki one są w stanie przejechać, no to BC wultami jest w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo, ale pytanie brzmi, czy tak naprawdę no, Nercia to boli, bo on tutaj ma kilka kanonów, całkiem fajnie wypozycjonowanych. Po raz kolejny będzie starał się atakować bazę swojego przeciwnika, tutaj już znajdują się Goliaty, dokładnie tak, to nie jest to aż taka fantastyczna pozycja dla Beastiego, żeby się bronić, chociaż widzę, że atakowane są te kariery, no to mimo wszystko to jest całkiem fajna pozycja dla Nercia właśnie, żeby atakować, tak więc tutaj te Goliaty będą musiały uważać, 83 min, tylko teraz 120, no wybiera dalej minerały i to bardzo dużo wybiera ich Beastie QT, ale ta baza jest naprawdę bardzo ważna i będzie musiał na nią uważać. Piąta baza tak, żeby mu się przydała, problem polega na tym, że on nie za bardzo jest w stanie ustabilizować jak na razie i to jest ogromny problem. W każdym razie Nercio z tego co widzę, właśnie tutaj cały czas przelatuje z miejsca na miejsce, 136 limitu teraz kontra 89, prawie że wymaksowany, znaczy jest wymaksowany. Tutaj jeszcze Zeloty się rzucają na to wszystko, miny nie są w stanie w ogóle zaatakować, teraz tak naprawdę jedna eksploduje, Speedloty właśnie, no właśnie, próbują tutaj zaatakować, bardzo ładna pozycja w tej właśnie teraz dla Nercia, żeby zadać kolosalne obrażenia, na pewno ta baza może zostać zniszczona, tutaj jakieś kolejne budynki także nam padają, SCV właśnie niszczone, no kariery są świetne w niszczeniu takich małych jednostek, jeden karier chyba zostanie zdemolowany, dokładnie tak, no tutaj akurat straty powiedzmy jakieś są, ale niespółmierne do strat zadawanych właśnie przez Nercia, kolejne kariery także są tutaj w drodze, no Goliatów mamy naprawdę bardzo mało, więc trzeba przyznać, że tutaj Nercio chyba może wziąć się na bary z tymi wszystkimi jednostkami, zaraz zresztą zobaczymy. I dokładnie tak, tutaj tylko troszeczkę tych Goliatów jest, no pada jeden karier, to jest dosyć droga jednostka, więc tam za jednego albo dwa Goliaty to jest dobra wymiana dla Beastiego, zwłaszcza, że one budują się dosyć powoli, a Beastie ma całkiem konkretne możliwości produkcji, no ale właśnie, Orbital Command niby uciekł, ale nie widać tutaj ten, nie widać tutaj jakichś fantastycznych możliwości odbudowy, 47 SCV kontra 63 proby. Carriers are not that microable. Rzeczywiście, zauważam, że nie da się tak mikrować karierami jak w Brudłorze. Zresztą Liquid Noni tam zrobił pewien filmik na ten temat, zrobił taki filmik porównawczy, to już było to chyba z półtora roku temu co najmniej. Okej, coraz więcej karierów, no i właśnie, teraz będziemy chyba mieli atak, czy to będzie atak ostateczny, pamiętajmy, te kariery mają plus 3, więc obrażenia, które zadają są fantastyczne, tymczasem troszeczkę tych karierów mimo wszystko pada, zostało ich 7, no Goliaty naprawdę tutaj mają ogromną ilość pracy, chociaż jak widzicie, też troszeczkę tych obrażeń zadają, karierów zostało 6, Goliatów jest jeszcze dosyć dużo, więc ja bym powiedział, że te 14 Goliatów spokojnie da radę tym karierom, do tego jeszcze jeśli zostanie zagrany jakiś taki fajny EMP, no ale właśnie, nie, znaczy został zagrany naprawdę bardzo fajny EMP, to mimo wszystko może dać to radę. 120 limitu kontra 80, cały czas w dosyć dobrej obronie Beastie QT, tutaj nie należy odmówić mu determinacji, no ale właśnie, to ten Command Center raczej nie zostanie wybudowany, przynajmniej ja to tak widzę. Raczej nie będzie w stanie go ustabilizować. No i Beastie po raz... O, teraz wychodzi, to może być naprawdę bardzo dobra pozycja, ależ błąd. Błąd Beastiego, zupełnie nie wiedział, gdzie znajduje się jego przeciwnik, no i teraz za to płaci 60 limitu kontra 126 i tanki, próbują się jeszcze rozłożyć, ale... To jest za mało, za późno, tutaj to oczywiście wycofać się zawodnik protoski, ale teraz zdobył naprawdę bardzo dużo gruntu, bardzo dużo przewagi, 52 limitu na 118, tutaj będzie wiedział, że w tej bazie znajduje się Command Center, który właśnie teraz próbuje uciec, ten karier spokojnie będą w stanie go dopędzić, chyba że nie chce atakować tego wszystkiego Nercio. Beastie próbuje ratować swój tak naprawdę ostatni bastion jakiego kolonizacji, no można powiedzieć kolonizacji, bo ten Command Center musi tam usiąść, on musi zacząć wybierać minerały. No tutaj zostało mało siege tanków, Goliaty jednakże, czy wystarczy ich na te kariery? Mam wrażenie, że nie, że ich jest zdecydowanie za mało. Jeszcze jeden padnie, ale to są tylko dwa Goliaty, już teraz dwa, jeden, no i to chyba już koniec marzeń.
jeśli chodzi o Beastiego i wygranie tego całego turnieju. Nercio naprawdę bardzo fajnie go przycisnął tymi karierami, jak zauważyliście. Nie było w tym wiele finezji, trzeba przyznać, chociaż naprawdę bardzo ładna kontrola ze strony Artura dała mu tutaj zwycięstwo. Kompozycja armii Beastiego, no taki full mech, razem oczywiście z tymi wszystkimi, razem ze wszystkimi science weslami, kuleczkami. Mógłby według mnie dodać jeszcze może kilka rzeczy, chociażby, nie wiem, może Battle Cruisery albo coś ten deseń. No zobaczymy, jak się będzie ten mod rozwijał tutaj. Może jeszcze jeden karier padnie, chociaż nie, zostało mu 3 życia. Tarcza też już w regeneracji. Tak, więc może, nie, strzelił nie w tego, co trzeba, kolega zasłonił kariera. I to tyle na ten temat. GG, mówi Beastie, kiedy jego SCV zostały złapane. Bardzo konkretne rozgrywki, trzeba przyznać, naprawdę. Bardzo, ale to bardzo emocjonujące, muszę przyznać, że... Konkretne. Jak widzicie, Starbow jest no, zupełnie inny od tego, co normalnie widzimy. Profesjonalni zawodnicy StarCrafta 2 Heart of the Swarm także troszeczkę zaczynają w niego grać, co według mnie jest bardzo dobrym, bardzo zdrowym objawem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pamiętajcie, słuchajcie, że od wtorku, dla tych, którzy oglądają jeszcze, od wtorku lecimy z World Championship Series. Wtorek, środa, czwartek na pewno będzie bardzo dużo emocji. A druga sprawa to, że we wtorek będzie duży patch i będzie arcade za darmo, więc możecie powiedzieć znajomym, że arcade będzie za darmo, będą mogli grać tam sobie w jakieś UMS-y i nie będą musieli nic za to płacić, tak więc na pewno bardzo fajna rzecz ze strony Blizzarda, będzie dosyć dużo ciekawych rzeczy, będą te extension modes, będą nowe levele i nagrody i tym podobne patenty na ladderze, tak więc na pewno warto posprawdzać. No to co, widzimy się jutro, panie i panowie, oczywiście na World Championship Series. Dzięki bardzo, subskrybujcie, lajkujcie, prawda, róbcie tam różne inne rzeczy, follow Indie StarCraft. Dzięki bardzo i do usłyszenia już następnym razem.